Cześć, witajcie ja w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę menadżera Cristiano Ronaldo w EA fc 24 Przed nami pora na kolejny odcinek. Po poprzednim odcinku zakończyliśmy nasz drugi sezon jako trener Sportingu, no i to był naprawdę legendarny sezon, wręcz możliwie, że największy sezon w historii tego klubu, bo wygraliśmy ligę, oczywiście rzutem na taśmę, bo dosłownie w ostatniej kolejce, a co najważniejsze, byliśmy w samym finale Ligi Mistrzów. Oczywiście nigdy w życiu, przedtem w historii całej Sporting nie był. Finalnie finale, nie byli nawet półfinal. nie wiem czy, czy oni byli w ćwierćfinale, nie ukryłem. więc naprawdę to był legendarny sezon no ale ten sezon już za nami i właśnie nie wiedziałem co zrobić, nie wiedziałem co zrobić, bo miałem trzy opcje mogę albo zostać tutaj w Sportingu mogę albo właśnie, jak tutaj mieliśmy oferty przejść do... no do Ju... do Juve gdzie jest Juve? nie mam pojęcia gdzie jest Juve Je Dosłownie jedyne co zrobiłem to wyszedłem, zapisałem grę i wracam tutaj i nie mam oferty od Juve, a to właśnie ta, ten wybór jakby, wydałem trzy opcje, zostać w Sportingu, szukać nowych ofert i, i Juventus, bo miałem ofertę od Juventusu i ju oferta od Juventusu to to co wygrał ankietę. I gdzie moja oferta Juventusu? Nie mam oferty od Juventusu, jakby nie rozumiem tego, naprawdę... No nie, muszę przejść kilka dni i liczyć, że ta oferta się pojawi, no bo jednak no, Wolverhampton to, to nie jest zespół, do którego przejdę. Potem co zrobiłem z sportingiem, wolałbym zostać w sportingu niż do Wolverhampton iść. Rangers i Celtic też mnie takie opcje nie interesują. To musi być już większy zespół jednak no. Ale czemu to się... Czemu to się wydarzyło w ogóle? No. Dosłownie nic nie robiłem tutaj poza, więc... Więc nie mam pojęcia o co chodzi. Jakim cudem... Jakim cudem ta oferta Juve mi uciekła? Lille-Monaco, a ta ciekawa francuska ekipa, no to nie jest Juve, to nie jest Juve, więc... Nie wiem czy nie będę musiał zrobić po prostu coś takiego, że będę... Wychodził z gry, wracał i aż, naj... aż będę tak, no nie wiem, mam mam nadzieję, że w końcu się... Pojawi taki moment, w którym dostanę ofertę od Juve znowu, bo... No inaczej no to nie będzie ciekawie na pewno, nie byłem na to przygotowany, nie... Nie byłem w ogóle na to przygotowany, że ta oferta mi zniknie. Mam w ogóle co mamy? Czerwiec? Co my mamy w ogóle? My Mamy czerwiec. No to dosłownie będziemy kończyli, jakby. Będę musiał chyba znowu to włączyć od nowa włączyć ten zapis. Fajon, no tak, teraz Holandia. Muszę od nowa włączyć ten zapis. No i po prostu tak się bawić, aż, aż mam nadzieję, że dostanę ofertę Juventusu albo, in, albo nie wiem, powiedz tak. Albo Juventus, albo może nie wiem. No jakiś inny zespół na nie, wiem, Manchester United, Real Madrid, jakieś takie drużyny, które właśnie jednak nie ukryłem, że z tego względu też chciałem pójść do Juve, bo to było takie fajne, że to był zespół, w którym Ronaldo grał swego czasu. I to też było wygrane, jakby wybrane w ankiecie, więc. No nie wiem, wyjdę i ponownie będę tak próbował, aż znajdę tą ofertę, albo znajdę coś ciekawszego. No zobacz, ale na to nie byłem przygotowany, że coś takiego się wydarzy w ogóle. Dosłownie wyłączyłem grę, z powrotem włączyłem i nagle pojawiły mi się te oferty, które chciałem. I mamy Juventus, dobra. A więc, tak jak już mówiłem, to wygrało. Opcja Juventusu wygrała, więc tak, tak, patrz na ten zespół. Mamy, mamy tutaj u nas Simona na bramce. Oprócz tego, jak tak patrzę na zmianę, no to mamy też. Zakładam, że to jest Frankie de Jong, co byłoby naprawdę bardzo fajnym transferem pod względem FIFA, można powiedzieć, więc zobaczymy. A więc. Tak już mówiłem, to wygrało, więc to zrobimy. Piąte miejsce zajęli, czyli oni nie będą w lidze mistrzów w tym pierwszym sezonie, więc to mi się nie ukrywa, że podoba, bo nie chcę przejść do drużyny, która jest mega mocna, może powiedzieć, tylko do która w nie miała za dobrego sezonu i to w sumie jakby ma sens na przykład, bo Napoli trzeci sezon, więc nie byli źli. Inter czwarty są w lidze mistrzów na Juventus, nie za dobrze sobie poradził, ale mają fajny budżet, więc będziemy mogli co robić. Eee, a w sumie zapomniałem, cały czas zapomniałem o tym, że ja mogę złożyć Oddaję może do pracę, a czy ją dostanę, to nie wiem. Jakby. Nie mogę, menadżer klubu Juventus. Z przyjemnością oczekujemy Pańskiej odpowiedzi. Czyli piękne lata w Sportingu, naprawdę piękne lata w Sportingu. Aż jeszcze tutaj zobaczę, jak ten sezon wyglądał. Kto był naszym najlepszym strzelcem i takie sprawy? Naszym najlepszym strzelcem był pewnie Gio Kres, tak jest, 33 bramki, I najlepszy asystent, Trinkał, świetny sezon. No tutaj też świetny sezon Bragança, Edwards, Vega no świetny naprawdę zespół i będę ich dobrze wspominał. Naprawdę będę ich dobrze wspominał. Zrobiłem im ekipę, która naprawdę może walczyć na lata, w, żeby wygrywać ligi, oczywiście ligę. No i też w miejscu, też myślę, że mogą być naprawdę ciekawą, fajną ekipą. Więc to mi się naprawdę podoba, że zbudowałem im fajną drużynę. Ale pora zrobić z Juventusu potęgę Włoch ponownie. No i to jest zespół, który. No naprawdę. Aha, dobra, dobra. Dostałem, mam, mam tą wiadomość, dobra. Przez chwilę zapomniałem, że mam to wiadomość i bałem się, że znowu mi te uciekły kontrakty. Dobra, mamy to. Dobra, Juventus, jesteśmy ich nowym trenerem. Cristiano Ronaldo wraca do Juventusu. Tym razem w roli oczywiście trenera tego włoskiego zespołu. Tak mówiłem, celem jest zrobienie z Juventusu znowu potęgi i zrobienie z Juventusu drużyny, która wygra oczywiście Ligę. No i nie grałem, że Liga Mistrzów to to jest jakby. Powiem tak, Sporting byliśmy w finale, ale to była absolutna niespodzianka. W Juventusie za to no, nie wiem jak zarząd, właśnie co będzie oczekiwał, od, co od nas będzie zarząd doczekiwał, ja jestem ciekawy. Zakończymy ten sezon, tak w ogóle. Zobaczmy, kto był naszym najlepszym strzelcem w tym sezonie. Był nim Wlachowi. Mojzyk Kent też był dobry. Kup Miners. Wow, Kup Miners tak w ogóle to jest, to jest akurat ciekawe. Że... Tak samo jak w rzeczywistości. Franki ma 29 lat. dobra. W ogóle ten zespół się prezentuje w taki sposób. Nie jestem za dużym fanem tego, tego jak to wygląda. Ciekawe że to tutaj też jest Douglas Louis. zakładam, że to jest po aktualizacji, może, bo wątpię, żeby te dwa transfery: On i Coup Miners. Choć nie wiem, może to jest taka, jakby nie, wiem, może to jednak jest e, tak, tak po prostu wyszło, może nie wiem. Ale no, będę musiał kilka zrobić zmian. Wydaje mi się, że będę potrzebował dobrego obrońcy razem z Bremerem. Nie mam pojęcia, powinien powinienem zrobić jaką formację powinienem zrobić. Na pewno chciałem wlachowicie nie zespole. Myślę, że Kieza. Byłby też spoko, żeby go zostawić, więc ogólnie... A czy mamy dużo pomocników, więc je, wydaje mi się, że powinniśmy grać na jednego napastnika. Mój zakręt mógł być moim rezerwowym. Na jednego napastnika i dość dużo tych pomocników wydaje się. Mam też tak w ogóle te e, Sole właśnie, więc on byłby do fajnym prawym pomocnikiem, dlatego ogólnie to musiał być skład, gdzie mamy jednego napastnika i dość dużo pomocników. Krótko mówiąc, tak to by mi wyglądało. Na przykład coś w tym stylu. Tylko, że tutaj właśnie na przykład, a więc to by, wyglądałoby to w taki sposób, że cambiaso byłby tylko, nie mi tak czy będzie to ta formacja, właśnie nie mam, nie mam tutaj takich bardzo ofensywnych tych pomocników, jednak, kup miners mógł być spoko opcją, ale właśnie no, podobna formacja, tylko bardziej, że nie wiem, no bardziej, no tych ofensywnych pomocników pewnie niezbyt. Ta formacja to wyglądałoby tak, że Chiesa byłby tu. Cambiasa byłby tu. Tutaj byłby. Soul, tak? No, prawa brońca by na obecną chwilę. Timothy Wayne mógłby w być moim prawą brońcą. I w taki sposób. Kto byłby najlepszym moim SPD? Myślę, że Douglas Lewis. A jakby zrobić tą samą formację, tylko właśnie, żeby było bardziej tam płaską, żeby być. Ta formacja wydaje mi się, że byłaby spoko, pod to co teraz mamy. I na przykład bym, No Milik nie jest mi potrzebny, nie ma, nie ma co ukrywać. Milik nie byłby mi potrzebny. Może Ken mógłby zostać jako rezerwowy napastnik. Kostić... No Kostić jest troszeczkę wiekowy, więc przydałby mi się, myślę, taki dobry rezerwowy pomocnik. A no, u Estona przydałby mi się jeszcze jeden taki dobry rezerwowy pomocnik. Artur jest... No, myślę, że nie. Myślę, że wolałbym innego zawodnika. No i też ogólnie się siedził o postawą jedenaskę, no to, to wzmocniłbym obroń, środek obrony i prawy pomocnik. Na razie zachowam to, ale znowu jeszcze wrócę tutaj do tej formacji, żeby zobaczyć, czy jednak nie może nie lepsza jakaś. Tutaj no nie, właśnie potrzebuję lewego i prawego pomocnika. Tutaj też nie bardziej właśnie na płasko by mi się przydało. O właśnie, na przykład takie coś. Tak, tak by było lepiej. Tak bym myślę, że było lepiej. Zmienimy też yy, opaskę kapitana, dałbym... Dałbym Wlachowiczowi. Dałbym Wlachowiczowi opatrzkę kapitana. Myślę, że tak będzie. Myślę, że Wlachowicz powinien być moim kapitanem. I no. Tak by właśnie pewnie to wyglądało się świecie formacje. Chcę, znaczy, że właśnie nowy środkowy obrońca by się przydał. Kambiastu myślę, że może zostać jako lewy obrońca. Na obecną chwilę. Ale priorytet mój taki jest, żeby zdobyć nowego środkowego obrońcę. Nowego myślę, że prawego obrońcę. I to są takie by moje dwa, dwa priorytety. Tak myślę. Chyba chyba to będzie mój no chyba to będzie mój abyskład. skład tak jeśli chodzi o formację chyba tak chyba nie, nie znaję tutaj takiej lepszej tak ja sobie tak myślę chyba to mi wszystko tutaj pasuje tak to będzie właśnie formacja na tego jednego napastnika no pewnie tak pewnie tak Mógłbym niby na też 4-3-3 potencjalnie troszkę jak podobnie jak miałem w sumie z, z, ze sportingiem jakby, w sumie sensie 4-3-3 to właśnie tak jakby no Kieza by nie grał i Soule tak do, na tych domyślnych pozycjach. Nie wiem, 4-3-3 płaczko też by było spoko, ale tak jak już mówię, no Kieza i Soule są jakby prawy pomoc i lewe jest bardziej to jest, Więc myślę, że to po prostu tak zostawi. Myślę, że taką formację będziemy grali. Więc możemy pewnie przychodzić dalej, czy nie. Zobaczmy, czy jakieś są tutaj wypożyczenia tak w ogóle. Czy nie. Eee, Dealing jest wypożyczony w Kremlonerze. Dobra, czy on do nas wróci? Ildis jest wypożyczony w Werder Bremen, czy on też do nas wróci. I Kajo Rzeczypospolitej Dobra, czy tak to wygląda? Czyli no myślę, że mogę przejść dalej. Myślę, że mogę przejść dalej. Tak jest, myślę, że mogę przejść dalej. I od następnego sezonu będziemy zaczynali szukać wzmocnień, takich prawdziwych wzmocnień dla tego zespołu. A przynajmniej zobaczymy jednej rzeczy: kontrakty komu się kończą, ale no, chyba nie będzie jakoś takiej sytuacji, że. Zawodniko się będą, że nie wiem, że zawodnicy będą mieli skończone kontrakty, może powiedzieć coś w tym stylu, chyba nie. Czyli tak wygląda ta tabela, tak w ogóle. Piąte miejsce, dobra. Milan był zdecydowanym zwycięzcą, tak, zniszczył. Milan stawkę, czyli wiemy, kto będzie naszym największym rywałem za rok. Superpuchar tutaj, Juventus wygrał. Superpuchar, no dobra. Kopa Italia, Juventus też wygrał. Wow, czyli krajowo oprócz tej ligi było dobrze. Liga mistrzów tutaj, Juventus gdzie zakończył zmagania? Juventusu nie było tutaj w ogóle, czy w fazie grupy? Faza grupy? Aha, czyli dobra, czyli wiemy jedna jedno, a Ligę Europy wygrali, czy nie może, bo jakby Liga Europy wygrali, to byśmy byli w Lidze Mistrzów, Liga Europy nie wygrana. E, Juventus odpadł w ćwierćfina, dobra, czyli no, krótko mówiąc, widzę, gdzie jest problem, problem jest głównie na arenie międzynarodowej, dobra, czyli myślę, że, myślę, że, tak mi się przynajmniej wydaje, że, na, że jakby władze Juventusu ściągnęli Cristiano Ronaldo tutaj z myślą głównie na tym, żeby, żeby poprawić sytuację w Lidze Mistrzów, może w tym sensie, znaczy w Lidze Europy, ale ogólnie poprawić sytuację w rozgrywkach europejskich. Tym bardziej po tym, co widzieli, że potrafiliśmy Sporting zaprowadzić tam naprawdę do finału Ligi Mistrzów. Więc, więc właśnie wydaje mi się, że w tym sensie cel jest prosty: wygrać Ligę Europy. Myślę, że to jest na pewno nasz cel, i wrócić oczywiście do Ligi Mistrzów krajowo. Myślę, że możemy powalczyć na pewno. Po transferach dobrych myślę, że możemy powalczyć o, o mistrzostwa Włoch. Myślę, że tak, myślę, że tak może być. Dobra, więc finanse nasze to To 266 milionów. Jest dużo. Jest dużo pieniędzy. Dobra. A więc tak jak już mówiłem Wydaje mi się, że... Muszę najpierw zrobić tutaj dokładną może powiedzieć. Dokładnie jakby to, co chcę zrobić. Trzech bramkarzy. Dawid Raja wydaje mi się, że jest. Powiedziałbym, że jest... Za mocny jak naszego rezerwowego I wydaje mi się, że najlepszą decyzją W ogóle on ma, on ma rolę w zespole ważny. Wydaje mi się sprawdziłbym Dawida Raje I spróbowałbym zamiast za to do, zdobyć Po taniości Gościa, który byłby lepszym rezerwowym W lepszym sensie takim, że no Raya jest właśnie za mocna Bycie rezerwowym, on pewnie jest szczęśliwy z tego, że jest rezerwowym Dlatego spróbowałbym jakiegoś takiego wiekowego Bardziej bramkarza No tylko jednego gościa, którego bym sprawdził z miłą chęcią Wojciech Szczęsny, Wojciech Szczęsny ma 86 overalla, tylko właśnie jeśli bym z nim, ale no nie wiem, jeśli bym z nim ugadał, żeby był zmiennikiem, to byłoby super, więc dodam go sobie do listy i powiem tak, jeśli mi się uda, jeśli się zgodzi na to, to to zrobię, jeśli się nie zgodzi, jeśli będzie chciał być kluczowym lub ważnym piłkarzem, to nie podpisuję go, bo chcę podpisać gościa, który będzie szczęśliwy, że jest rezerwowy, może powiedzieć, tak bym to nazwał, ale to musi być taki bardziej wiekowy, myślę, że bramkarz. Taki właśnie bardziej już doświadczony, taki właśnie, który by, może wolni zawodnicy tutaj poszukają. Taki, który po prostu właśnie jakby na tym etapie swojej kariery byłby zadowolony w pełni jako rezerwowy bramkarz. Takiego kogoś właśnie bym chciał zdobyć. Najlepiej poszukam jakiegoś wolnego może, bo właśnie priorytet mój to Wojtek, ale może powiedzieć za czas, jakby tutaj za, jakby to nazwać, jakby nie rządzę Juventusem, ale za, może nie wiem, jakby to powiedzieć, kadencji trenerskiej Cristiano Ronaldo. My tutaj nie potraktujemy źle Wojtka. Ja bym Wojtka chciał, żeby u nas, żeby do nas wrócił i żeby u nas zakończył karierę. Tylko tak jak mówiłem, to wszystko zależy od tego, czy on byłby to naprawdę chciał, czy chciałby, chciałby to zrobić, czy byłby na to chętny, żeby właśnie przyjść do nas i być rezerwą. Jeśli tak, to fajnie, jeśli nie, to właśnie tutaj muszę poszukać kogoś innego, kogoś, kto byłby skłonny być rezerwą. I taki, na przykład taki Areola myślę, że byłby skłonny na to. Kto taki jeszcze mógłby tu być Myślę, że Leno mógłby być skłonny. Emiliano Martins pewnie nie. Pickford pewnie nie. Pope Samba. No nie wiem, nie wiem. Kevin Trapp. Może Kevin Trapp. Więc to byliby ci zawodnicy z Premier League. Liga ta z e, francuska. Gulaszy w takim wieku. Myślę, że mógłby być skłonny, być rezerwowym. Taylor na was byłby ciekawą opcją, tylko że Taylor na no nie wiem. On ma te 39 lat, więc on na milion procent by potem w sumie zakończył karierę, Więc może jednak nie. Choć w sumie. A czemu nie? Pójdę, powiem Jeśli nie dam rady zrobić Wojtka, to pójdę po tym, po może po, po tym, kogo jak lubię. A Keller na też Blanka, którego bardzo lubię. Więc choć zobacz też finansowo, co mi się będzie najlepiej po w sumie. Noier. On by... 11 milionów, więc dalej to troszeczkę dużo. Są za dobrze właśnie Wojtek, z którego mógłbym 2,5 zapłacić miliona, więc to brzmi lepiej, to brzmi lepiej na pewno. Nie chcę jednak wydać za dużo na tego rezerwowego bramkarza, kilka milionów dosłownie chcę wydać. Możemy iść dalej. Teraz jeszcze zostanie mi liga z tych mocniejszych, a w nie mogę, dobra seria też mogę zerknąć tutaj. Czy ktoś byłby skłonny, właśnie, być rezerwowym naszym? Zomer? Pewnie dalej jest podstawowym bramkarzem, więc wątpię, i wątpię, żebym się zgodził, ale możemy właśnie zobaczyć ligę portugalską, na przykład. Karius? Nie, myślę, że nie. Jerzy Pawlenka? No nie, tutaj chyba nikogo takiego nie będziemy mieli. Oczywiście Restesa nie będę brał, żeby był moim rezerwowym. A ja nie miał dobrego bramkarza podstawowego, to nie ukradzę sięgnąłbym po Restesa, Bo lubię, takie... Że, lubię takie może powiedzieć rzeczy. Sięgać po graczy, których znam. Może dlatego właśnie przed na obronę bym Diomandę sprowadził. Właśnie na przykład. Bo też według mnie coś fajnego, jakby. Że jakby wykorzystuję to, że znam się tym zawodnikiem dobrze i byłoby to myślę, że coś spoko jakby. Zawsze tak robiłem. Robiłem taki transfer z Angulo, że go sprawdziłem. Podpisałem go do korony i potem go sprawdziłem do siebie, więc... Jakby nie będę wszystkich transferów robił takich, na no, takim jakby sposób, no ale myślę, że tak z jeden możemy zrobić taki transfer. Jeszcze chyba jakaś jedna limi Liga została, czy nie? Nie dobra, będę z tych zawodników właśnie, z tych zawodników, które tam mam, poszukam. Najbardziej bym chciał Wojtka, ale jeśli Wojtek nie będzie zainteresowany, no to byciem rezerwowym, oczywiście, no to, no, to nic z tego nie będzie. Przydałoby mi się, po pierwsze chciałbym zrobić skambiasa lewego brońca mam nadzieję, że to nie będzie ciężkiego dla niego. 74 tygodnie, dobra, przydałoby się jakiś le rezerwowy lewobrońca, sprawdziłbym jakiegoś takiego młodego gracza, jakiegoś młodego utalentowanego w miarę gracza na tą lewą obronę, myślę, że to jest właśnie taki mój cel, jakiś taki dobry utalentowany młody lewobrońca. Nie wiem w sumie z jakich lig bardziej powinien patrzeć. Może powinien też takich mniejszych jakby ligach patrzeć. A może nie wiem, nie wiem w sumie czy tak będę robił. Może jednak takie właśnie przyczępiasz i może zerknę na przykład. Jak wolno jakiś który tak już wiem wiele razy taki jakby... Może być z twarzą, tak nie. Jakoś tak po prostu wolę. Nie ukrywam. Myślę, a tym bardziej że to jest tylko rezerwa, więc nie jest nic, nic kluczowego. Barko? Barko myślę, mógłby być dobrym rezerwowym obrońcą dla nas. Liga francuska Autara, a on dołączy do Bologna, Dobra, teraz Liga niemiecka. Tutaj Louis Hall, też ciekawa na pewno opcja. Louis Hall, seria, z naszej tutaj może być ligi. No tutaj chyba nie będzie takiego, takiego zawodnika, jakiegoś ciekawego. W sumie w Lidze Saudyjskiej to właśnie wątpię, że będziemy jakiś jakichś młodych zawodników. Dorgu? No nie, chyba Dorgu nie. Jak troszkę słabszało. oni on jest troszkę za słaby, myślę. Kaleb. Wiley Zapomniałem jak on jest, ale wątpię, że będzie lepszy od tamtych, których już mam. Jeszcze, może, na przykład, Liga Turecka. Dobra, więc wydaje mi się, że to było. Jeszcze bym spadł jednego lewego obrońcy, takiego bardziej. Takiego bardziej weterana, można powiedzieć. Takiego bardziej weterana. Jednak chciałbym mieć tak przynajmniej trzech lewych obrońców. Takie są niektóre, bym jednak kojarzył, może być dobrze. Ma target na przykład, ma target mógł być na pewno ciekawą opcją, bo jak właśnie tego, takiego zawodnika przed kojarzyłem by mógł być takim lewym brońcem, który no nie dostawałby mi ale po prostu żeby tak skompletować skład, żeby mieć właśnie tych trzech, chyba że w sumie wiem co mogę zrobić. Zobaczę czy mam jakiegoś juniora, można powiedzieć, lewego obrońcę. No żaden taki, no ten jest tutaj prawym, ale żaden taki jest na lewego tutaj nie no, to wolę, no to właśnie z tego, te, tego zawodnika wybiorę, żeby mieć właśnie tych trzech lewego obrońców jednak. Tak po prostu żeby tak było. Chyba, że w sumie wiem co mogę zrobić jeszcze. Mogę też poszukać młodych, yy, tak, mogę poszukać młodych lewych wahadłowych jakby, w sumie to też jest opcja, tak sobie myślę. Więc jeszcze tak właśnie, jeszcze tutaj zajrzę, tylko z tych najlepszych lig. Czy jakiś tutaj wahadłowy będzie ciekawy. Tom Rotę, no Tom Rotę też może być na pewno opcją, mogę go dodać na pewno. Liga Holenderska też mogę zerknąć, że tutaj nikogo nie ma. Serie A, tutaj nasza Liga Włoska też tutaj nikt, więc jeszcze zerknę na może La Ligę. Tutaj też, dobra. No to jeszcze w sumie też tak w ogóle to samo zrobię z tymi wolnymi zawodnikami, czy jakiś tutaj wahadłowiec ciekawy do, do podpisania potencjalnie. Benjamin Mendy. No, Mendy też brzmi ciekawie, jako ciekawa opcja. W sumie. No, może być, może być Benjamin Mendy. Benjamin Mendy może być, dobra. Środkowej obrońcy tutaj mamy tych środkowych obrońców. Dość dużo bym powiedział, no tak, dość dużo mamy tych środkowych obrońców. Wydaje mi się, że nie każdy z nich potrzebuje. Dlatego na przykład Daniel Kończy karierę, dobra. Gyalon myślę, że może być dobrym rezerwowym. De Winter myślę, że mógłby być sprzedany. Myślę, że De Winter mi nie jest potrzebny. Fakunto Gonzales yy, i ten zawodnik. Ta dwójka może mi zostać jako tacy. choć nie, w sumie jednego potrzeby tylko, więc ten mi może zostać. Lin yy, Hoiston może być wypożyczony na ten sezon. I ten też może być wypożyczony w sumie. Trzeba mieć taki właśnie. No, Timothy Wea też go traktuję troszkę jako. Choć w sumie może Timothy Wea będzie. Może on będzie moim takim rezerwowym, w sumie bardziej bocznym pomocnikiem, w sumie. No bo tutaj mam. No, Costy, no Costy, ma 33 lata. Więc wydaje mi się, że właśnie, tylko że musimy zobaczyć, ile zajmie, żeby Timothy Way był lewym pomocnikiem, że mógł grać na obu, jakby na tak lewej prawy, Tylko dwa tygodnie. Dobra, więc Timothy Way zostanie moim takim bocznym pomocnikiem. Więc potrzebuje to naprawdę. No potrzebuje, w sumie potrzebuje jednego takiego dobrego prawego brońca. Więc to jest coś, co bym teraz w sumie się zajął tym. Muszę tam znaleźć właśnie dobrego prawego brońca. Takiego jakiegoś naprawdę. Topka może powiedzieć, jednak no, na coś te pieniądze trzeba wydać, więc jakiś topowy, prawy obrońca, jaki ja bym chciał. Diogo Dalot. Myślę, że będą lepsze opcje. Di Lorenzo troszeczkę wiekowy. Gertrude, już jest ciekawą opcją pewną. pewno. to jest fajną opcją. Pedro Poro jest fajną opcją. Banders może nie, Ben White chyba też nie. To mi jest nie Więc to była tyle, dobra, jeśli chodzi o Premier League, tak to wygląda. Też potem jeszcze poszukam tych prawych wahadłowych w sumie. Karwachal wiekowy. Five, myślę, że nie. Idziemy dalej, kolejna liga. Teraz będzie to Liga. Bund il będzie to Liga Niemiecka, oczywiście Bundesliga. Sasha Boy. Ciekawa opcja na pewno. Hakimi ciekawa też na pewno opcja, choć mam wrażenie, że on jest takim jakby dość takim oczywistym wyborem, a może kogoś takiego kogo nie sprowadzam tak często, może bym wybrał właśnie Kołto, Jan Kołto też brzmi ciekawie, Jan Kołto właśnie to jest zawodnik którego praktycznie nigdy nie sprowadzam, więc może i ten Jan Kołto on takim bym powiedział, że takim mocno, mocno ofensywny bym powiedział prawym obrońcą, Takim myślę, że jak myślę o nim to myślę bardziej niż ofensywnie niż, de niż defensywnie jego Seria. Myślę, że seria to jest taka jedna rzecz, którą bym po prostu nie robił. Może nie będę podbijał z własnej ligi, myślę. Chyba, że to nie wiem kto byłby. Nie, może jednak nie. Po prostu mamy tyle lig, że po prostu nie. Może z własnej ligi nie będę. Z własnej ligi może nie będę robił. Tutaj mamy Fersneda na pewno. Ale no nie. wiem Akurat tutaj nie. Może Fersneda nie. Myślę, że właśnie akurat są lepsze opcje. Możliwe właśnie, że Diomanda, jak będę np. szukał obrońcy środkowego, to go możliwe, że zgarnę. Czy jakiś prawy obrońca w Lidze Saudyjskiej byłby? Wątpię chyba. Jakiś ciekawy dla nas na teraz, no właśnie. Więc jeszcze La Liga na koniec. Kancelar Wydaje mi się właśnie, że mamy już, choć w sumie, dobra, jeszcze wahadłowi w sumie też warto sprawdzić. Molina? Chyba nie. Wiemy jakiego na pewno, prawego wahadłowego ja tutaj spotkam za chwilkę. Nie wiem gdzie, ale wiem na pewno, że spotkam prędzej czy później Frimponga. Na pewno. Tylko ciekawe, czy on dalej gra w Bundeslidze. A w sumie tak, seria, nie, nie będę patrzeć tutaj. Czy on dalej gra w Bundeslidze? Tak, jest. Flimpong dalej tutaj gra. No I zostawia się. Flimpong byłby mega opcją, ale też Flimpong wydaje mi się, że taką w tej grze jest taką oczywistą opcją. Dlatego może właśnie kogoś innego wybiorę: Nuklear Sasha Boy, Jan Couto są takie opcje fajne, bo tak już mówiłem. To jest końcówka tej Fifi, może bardziej EA w sumie. To jest końcówka EA. EA w C24. Dlatego chciałem jeszcze może sprawdzić jakieś zaniki, których zwykle nie sprowadzam. Dobrzy oczywiście, ale zwykle których nie sprowadzam. I to właśnie przed. Mógłby być Jan lub Sasha Boy. Zwykle ich tak nie sprowadzam, mam wrażenie. A to wydaje mi się właśnie, że. Wydaje mi się, żebym sprowadził. Najpierw też może dam na listę wypożyczeń, e, Barbieriego, tak? Barbieri będzie na listę wypożyczeń w sumie. I myślę właśnie, że jakbym miał wybrać z tych prawych obrońców, kogo bym chciał. A w sumie powiem tak, najpierw podaję tych zawodników na listę i potem się zajmę tym. Więc idąc dalej, idziemy dalej, teraz przechodzimy na pozycję następną. SPD mamy jednego, ale w sumie nie są mi ci zawodnicy aż tak bardzo potrzebni, ale mogę z nim przedłużyć kontrakt, niech zostanie w sumie u nas, czemu nie. Kostić może być jako mój taki podstawowy lewy pomocnik rezerwowy, w sumie czemu nie. Artur, Artur myślę, że pójdzie na sprzedaż. Ile ma kontraktu? No myślę, że przedłużyłbym z nim kontrakt. Spróbuję z nim przedłużyć kontrakt i potem go sprzedać za dobre pieniądze. Bardziej, jak on chce być rotacyjny, to myślę, że nie. Dam mu właśnie kontrakt, ale ci go pozbędę od razu. Dam ci 100 tysięcy, nie wiem, czy będziesz szczęśliwy, czy nie. Dobra, dam ci to, ale właśnie od razu będziesz wystawiony na listę transferową. Czyli moimi podstawowymi jest Frankie Douglas Cup Miners. I powiem tak. Weston może zostać jako mój rezerwowy. Tak jest. Weston może zostać jako mój rezerwowy. Przedłużę z nim kontrakt. Dobra. Weston może zostać jako mój rezerwowy. No. Potrzebuję jeszcze minimum jednego rezerwowego, pewnie tak. Potrzebuję jeszcze jednego dobrego rezerwowego. Więc to jest coś, co będę chciał sprowadzić. Będę sprowad chciał sprowadzić takiego zawodnika. Kenan myślę, że mógłby zostać. Tak. Kenan może jeszcze zostać na wypożyczeniu. Myślę, że arkadiusz Milik może być sprzedany. No, myślę, że arek Milik może być sprzedany akurat. Myślę, że nam nie jest potrzebny zbytnio. Dlatego potrzebny byłby mi na pewno jeszcze jakiś pomocnik pewnie rezerwowy. W sumie tak, najpierw zajmijmy się tymi rzeczami. A więc tak, Wojtek, porozmawiajmy. Po, najpierw w sumie, A nie, w sumie, Najpierw dam tak, najpierw dam to. A potem porozmawiamy. Jeśli chodzi o pozycję lewego obrońcy rezerwowego, myślę, że barko byłby tą opcją, którą bym z mią chęcią chciał. Że on był moim rezerwowym lewym obrońcą, tak jest. Jeśli chodzi o prawą obronę, to myślę, że Malguso też nie jest zawodnikiem, którego często brałem, ale nie wiem naprawdę, która opcja byłaby fajniejsza. Finansowo byłoby pewnie łatwiej Kołto zdobyć. I mam wrażenie, że właśnie, że nigdy nie kupiłem Kouto więc to będzie zawodnikiem, którego spróbuję kupić. Czemu nie? Niemniej taki może być ofensywnie jakby ofensywnie nastawiony zespół, tak bym to nazwał, bo Kambiaż też bym powiedział, takim jest bardziej ofensywnie niż defensywnie, bocznym obrońcą. Więc to byłoby spoko. I to już to tak, czyli mamy tutaj wszystko zrobione. No to na pewno bym potrzebował. Potrzebowałbym dalej środkowego obrońcy nowego, w którym byłby właśnie, no nie wiem jeszcze kto, ale potrzebowałbym na pewno nowego obrońcy środkowego. Więc poszukam takiego środkowego broń jakiegoś. Jakiegoś takiego też topka na pewno. Bo myślę, że już go używałem jakby. Choć właśnie tak wiem, no... Zwolnik, którego używałem, ale na pewno byłoby spoko. Diomandę myślę. Konatę mogę dodać na pewno. Kosonu. Koso też mogę dodać. W sumie takie właśnie bardziej bym powiedział, nie wiem, jakieś takie opcje, których mało myślę, że mogłem używać. Tu pomykano. Też mogę dodać w sumie. Delicht. On już był kiedyś, więc może nie. Akurat jego Mychier nie musimy sprowadzać z powrotem. To musi być jednak załóżmy tak minimum... Ruben Diaz byłby mega opcją. Ruben Diaz to jest który mam wrażenie, że jakoś... Przez to, że jest mocny, nie, nie jakoś... Niezbyt często używałem, więc... On byłby fajną opcją. Araucho miałem serię, jak prowadziłem karierę menadżera Juventusem i miałem Araucho, jeśli się nie mylę. Więc Araucho myślę, że nie. Bo na pewno też właśnie prowadziłem karierę menadżera Juventusem. Tylko właśnie nie pamiętam dokładnie zawodników, których tam miałem. A na pewno miałem Araucho. To mi się przynajmniej wydaje, że miałem Araucho. Markiń jest troszeczkę wiekowy. Dobra, idziemy dalej. A też wiekowy Simakan. Mogę dodać. Mogę na pewno dodać Tapsoba. On właśnie zamienia kruk, więc dobra, więc nie Tak, troszeczkę wiekowy to samo Stones. Schotterbeck mam wrażenie, że go używałem, na pewno, nie w jednej karierze menadżera. Mancini wiek troszeczkę, Kim inżał? myślę, że nie. Dobra, idziemy do kolejnej ligi. Hanczko, no myślę, że powinien być to lepszy innego brońca. No właśnie zastanawiam się bardzo nad tym, nad tutaj transferem jednym. I ten transfer to byłby Diomande właśnie. Bo chciałbym wykorzystać, chciałbym wykorzystać, właśnie, minimum raz. Właśnie, albo max raz. Po prostu chciałem wykorzystać przynajmniej raz to, że właśnie byłem trenerem sportingu. I to jest coś, co mi się najbardziej podoba. Bo na przykład, nie, Giokerasz nie jest mi potrzebny. Trinkał i Edward, myślę, że nie są mi potrzebni. Akurat, ale już tak nie poszłybym wzmacniać yy, skrzydeł. Myślę, że zakup pomocnika, aby ci pomocnicy, których, których mam, są spoko. Więc myślę na tym, że potencjalnie czy nie sprawdzić Fernandesza też właśnie, jako mojego rezerwowego, ale Diomandy to byłaby naprawdę super opcja, myślę. inaczej odprowadzałem wprowadzałem dopiero co, aby tam dosłownie. Więc więc myślę, że nie. Myślę, że nie właśnie. Diomandy, to jest właśnie wiadomo, wiadomo, że zawodnik, którego miałem, ale... ale też, właśnie, jakby, no, nie, nie zawodnik, którego kupowałem wtedy, jak ja przyszedłem do Sportingu, on tam już był. I, no, co mówiłem, mówię, fajnie była, pan, no, myślę, że to byłoby spokojem, tak, właśnie, wykorzystywał te swoje może powiedzieć, znajomości, to, że byłem kiedyś trenerem Sportingu, i no, właśnie, sprawdził takiego zawodnika. Więc nie ukrywam, że chyba on jest moim. moim faworytem, on chyba jest moim faworytem. Dlatego, właśnie, chyba, chyba, właśnie jego bym chciał. Chciałbym go w zespole. Myślę, że z Bremerem mogliby naprawdę stworzyć super duet, a dlatego, to jest kolejna rzecz, którą bym zrobił. Myślę, że, właśnie, złożę też ofertę za właśnie. Za właśnie, jego, za, za właśnie diamantę. Myślę, że tak. To będzie operacja, która będzie bardzo droga na pewno, ale zobaczymy. Dobra, tak może być? No zobaczymy właśnie, czy damy radę to wszystko finansowo spiąć. Myślę, że tak, myślę, że damy radę. Dobra, możemy tutaj przejść przez te pierwsze dni w sumie. Będę za niedługo oczywiście kończył, bo widzę, że już właśnie mam pół godziny ponad, ale jeszcze tam niektóre rzeczy bym chciał właśnie tutaj. Można powiedzieć, dopiąć. Diomanty rozmowy spełnia niczym. No dobra, czyli szybko się wycofaj z tego, ale a jeszcze powalczymy o to na pewno. Milik Nottingham. Spróbujmy wyciągnąć jeszcze jakieś pieniądze. Właśnie Milikę sprzedaję, bo mam Mojzeke na. On jako trzeci napastnik. Wydaje mi się, że nie byłaby to potrzebna rzecz. Wydaje mi się, że jest za dobry jak na napastnika, który by praktycznie nie dostał w ogóle minut. To zakupu na Super. Pogadaliśmy z zakupu, tutaj, do sprzedaży, może bardziej. Wypożyczenie do Frankfurtu, myślę, że byłoby super. Artur, jakieś może 30 milionów. Barko z kimś rozmawia, no dobra, no zobaczymy. Jak jest zainteresowany, może bardziej Brighton, zobaczymy. Właśnie z nimi na razie rozmawiamy. A więc rozmowy z pełzem, czym pewnie odszedł gdzieś indziej. No nic, szczęsto gadaliśmy, dobra, teraz właśnie tylko tak. Teraz muszę personalnie negocjować z Wojtkiem. Czy jesteś gotowy, Wojtek, na to, żeby być rezerwowym graczem, czy nie? Bo jeśli nie, to ten transfer nie ma sensu, bo nie chcę mu obiecać czegoś. Aha, eee, kontraferta. Czy chciałbyś być rotacyjny, mieć występy? On chce być kluczowym. Ale tak, że wiem, zakończymy negocjacje, bo po prostu to nie ma sensu. Po co mam go oszukiwać? Ja bym, no Nie ma to sensu. Nie da pewno sensu. Dobra, więc de Winter, Jak go właśnie mogłem sprzedać? Ja się tak zastanawiam. A może jednak nie? Może jednak, nie, w sumie nie. Niech Devin nie On będzie taki moim razem z Gialo Będą tworzyć taki duet rezerwowych obrońców, może. Więc w sumie, może tak właśnie. Niech zostanie. Nie że bardziej mi się opcja podoba, żebym poszedł do właśnie FCSB. Raja, właśnie to jest zawodnik kolejny, którego bym sprzedał. 45, może milionów, tutaj 34, coś takiego. Czyli krótko mówiąc. Nie dogadam się odnośnie transferu Barko. Dobra, to muszę już tam iść i próbować innego zdobyć lewego obrońcę. Bo w sumie jak to się właśnie nie uda? No tak, Barko pewnie... Znaczy nie, poczekam. Poczekam może, poczekam. Wojtka na pewno mogę wyrzucić i właśnie potrzebuję... Kogo bym potrzebował? Kogo w sumie bym potrzebował? Najlepszym z nich jest... Bono, więc czemu nie? Porozmawiamy z Bono teraz. Porozmawiamy z Bono, zobaczymy. Jeśli on ponownie będzie chciał być ważnym, kluczowym, to tego nie będę robił transferu. Diamanda biegnie za intercę. DiAmanda z kimś... Lewerku za 134,5 miliona. Muszę, muszę pomyśleć o tym naprawdę i to bardzo. Spróbuję to zrobić jeszcze, oby się to udało. Leczę. Leczę też w sumie brzmi spoko. jakby, jakby we włoszech został sam przykład. Aby się ten diament jeszcze udało go dam kupić No nie wiem, ciężko będzie, myślę Kołto akceptuje kontrakt, pięknie Więc mamy nowego prawego obrońcę To już jedna rzecz zrobiona Czyli Barko i Diomanty nam na x, no dobra nie udało się z Lipskiem też dogadać, więc będę ja mógł porozmawiać znowu, ale musimy uważać na ten leverkusen, oby, oby się udało jeszcze. Tam Barbieri do Brest, myślę, że to może być spoko wypożyczenie na rok. Chciałem tego demanda, prawda, chciałem bardzo tego demanda i zastanawiam tym będę sam personalnie rozmawiać, czy mi się uda jeszcze. Milik sprzedany, dobra, więc Arek Milik jest nowym graczem Nottingham. Bono dogadaliśmy, dobra. Więc porozmawiamy z Bono. Porozmawiamy z Bono. Jak on to widzi? Czy on chce być kluczowym bramkarzem, czy nie u nas? U nas. Zobaczymy. Nie, on chce być dobra. Kolejny teraz. Nie będę się go oszukiwał, więc, więc też nie. Poczekałbym na leczenie Bo leczenie mi się wydaje jeszcze fajniejszą opcją. Myślę, że wolę do tu wypożyczenie. Nikt sprzedałem dobra. Mam nadzieję, że mogę ponownie rozmawiać. Mam nadzieję. Dalej nie mogę rozmawiać. No i za to poczekamy sobie. A w sumie mogę nowego brąkarza też, jakby, bo mogę wyrzucić bono. Tak jest. I następnym brąkarzem, którego bym próbował zdobyć, to może będzie. Która już z tych brąkarzy najbardziej chciał? Mówię o Nawasie. Ale finansowo, nie wiem, w sumie, Chledeczki byłby tanią opcją. Nie ukryłem, że jednak w sumie może niech to będzie Edward Mendy, Jeśli się zgodzi, oczywiście, Będę być rezerwowym Edward Mendy myślę, bo on by, mógłby być u nas jeszcze kilka lat, w sumie, więc to bym się robiła opcje. Dobra, pójdźmy wypożyczony chyba do Intraktu w tym momencie. Tak jest za rok, właśnie. Może on będzie już naszym takim, nie wiem, może rezerwowym. Zobaczymy, pomyślę. Ten sens myślę, że właśnie lepiej dla niego, żeby był na wypożyczeniu. Zgodzę się właśnie na to wypożyczenie lecze jednak ostatecznie myślę, że to jest lepsze. Dobra, tutaj akceptujemy. Sprawdźmy ponownie, czy mogę teraz już ponownie rozmawiać z Barko i z. I z właśnie tym drugim, czyli z tak. Dalej nie mogę? Nie, dobra, z Diamandy mogę, z Diamandy mogę, więc teraz Persona, oni już tam przyjęli ofertę, dobra Muszę może powiedzieć wkraczać i Ile tam, e, nie wiemy jakby, oni tam złożyli chyba 130 ileś, więc e, Dobra, więc nie będę płacił odstępnej klauzuli, ale zaoferuję, 130 zaoferuję Zaoferuję 130 milionów Dobra, dogadaliśmy się Dogadaliśmy się. Chcę go mieć, chcę go mieć, więc jestem w stanie dać tak duże pieniądze, bo wiem, że jest wart tych pieniędzy. Kluczowa piłka Ile on by chciał potencjalnie? To jest pytanie. Ile on by chciał? Nie mam pojęcia, ile on by chciał. Dobra, jak dobrze, że on mi sam dał. miałem ja mu nie 150, bo koło to dałem 100, więc myślałem, że diomandy dam 150. Ale dobra, mamy diomanda, więc. Mój cel jest już w Turynie. Dobra, udało się. Diomandę jest naszym nowym obrońcą. Pięknie. 130 milionów, więc też fajnie zasiliśmy budżet Sportingu, więc jest wszystko super. Dobra, więc mogę tych środkowych obrońców tutaj, których miałem wyrzucić. Tak jest, ci wszyscy mogą pojechać. Tak samo typ prawie obrońcy w sumie też. Dobra, jeszcze właśnie tego Barko bym chciał. Chciałem jeszcze dzisiaj dogadać jakby transfer. Dogadaliśmy Raya, dobra. Odrzućmy i Wolfsburg zaakceptujmy. Chciałbym dzisiaj dogadać jeszcze transfer Barko i tego nowego bramkarza, a resztę będę już w następnym odcinku. A więc czy Barko mogę ponownie negocjować? Nie, cały czas nie mogę. Dobra, nie wiem ile jeszcze muszę czekać na nich. Dogadać mnie z zakupu. Dobra, teraz właśnie muszę porozmawiać z Mendy ponownie osobiście. Rotacyjne. Dobra, więc zgo zgodzi się na to, super. Zgodzi się na to dwa lata kontrakt, dobra. A więc Edward Mendy może zostać naszym nowym rezerwowym bramkarzem. Tak jest. Myślę, że mogę dać ci 35 albo 30. Wow. Aha, no dobra. No ale dobra, to wrócę do Mendy'ego, ale naprawdę tak już się nie spodziewałem. Myślałem, że. Patrz na to, że tam zabił 34, tutaj 30, żeby jednak z backupem, no to myślałem, że będzie spoko, ale nie. No dobra. Więc będę powiedział, że na pewno potrzebuję mu dać więcej. Dam mu może, nie wiem, z 50, powinien być już szczęśliwy. Mamy wypożyczenie zrobione, dobra. A więc to wypożyczenie jest, ja mam końcowy raport, Benjamin Mendy jako właśnie mój taki trzeci... jako tak właśnie zawodnik, żeby mieć właśnie tych trzech lewych obrońców, to w sumie dobra, czemu nie. I Barko też mogę ponownie. Dobra, mogę wam dać właśnie... Tak, a tutaj nie wiem, Damy wam... Dam wam tyle. Zobaczymy ile. Choć już ma 79 działani. To jest blisko, bycia na potem poziomie jak kambiaso. Ale zobaczę ile będą chcieli ostatecznie. Barbiery pożyczone. dobra. Raz to sprzedałem, tam widziałem. I Artur też pięknie, a więc z dwóch zawodników, którzy właśnie no, nie będzie nam potrzebni. Raja ze względu, na to, że jest za dobry jak na backupa, a Artur no, nie widzę go w swoich planach. Więc ponownie jakby tutaj mamy jeszcze większy budżet. Simon, u i Simon nigdzie nie będzie odchodził. Moje tak samo. Timothy Waya ja gotowy do zmiany pozycji. To dobrze, bo on będzie takim moim rezerwowym lewym i prawym polskim, więc zaraz mu wrócę. Więc ogólnie jakby będzie na ławce i właśnie będzie mógł wejść na prawą, na lewą pomoc. Dobra, kontynuujemy. Mendy akceptuje kontrakt. Aha, ten Mendi. Wyszedłem, że. Myślałem, że tamten. Dobra, on będzie właśnie takim graczem po prostu, że mi tych trzech lewych obrońców i tyle. Nie będzie jakby większej funkcji spełniał. Ja chcę mieć właśnie po trzech lewych i po trzech prawych. A więc. E, a nie, w sumie nie powinien tak robić, bo jeszcze nie mam pojęcia, czy go. Jeszcze nie mam pojęcia, czy Barko będzie u nas, ale powinien być. W sumie powinien być. Myślę, że się zgodzi tym razem. No właśnie, tym razem Brighton się dogadaliśmy. I dobra. Puarl i Teazji możemy wybrać. Końcowy raport Poczekaj jeszcze chwileczkę będę mógł właśnie znowu rozmawiać z Edwardem Mendy Warko akceptuje kontrakt, zmiennik to super, właśnie bo taką rolę ma mieć A więc mamy naszego backup ee, Może powiedzieć lewego obrońcę, naszego rezerwowego lewego obrońcę Mogę rozmawiać znowu z Edwardem Mendy, dobra tym razem po prostu Nawet damy, żeby się może powiedzieć asystent mój zajął tym niż ja w sumie dogadaliśmy, dobra, a więc ile on by chciał, no troszkę dużo, może 60 minimum, troszkę dużo jednak, myślę dobra, a więc miar skład w... zaczyna wyglądać dobrze czyli właśnie tutaj muszę zrobić te zmiany, które, które chcę, a więc y, oczywiście Diomande tutaj, tutaj Timothy, nie, Timothy, a Jan to dobra Moja obrona mi się naprawdę podoba, Mo Pomoc mi się. Wszystko mi się już podoba w tym zespole. Wiadomo, że mogę, mogę jeszcze upgrade'ać, ale to jest coś, co na w razie czego. W ogóle, jak to wygląda wiekowo u nas? Też to taka istotna rzecz. Tutaj 28, Club 28, 29, czyli nie mam nikogo, kto ma 30, tak? Tak jest. Nie mam nikogo w zespole, kto ma 30 lat. Dobra, to jest też istotna rzecz. Nie jest jakiś wiekowy, wiekowy zespół. A więc. Yy, jedyny właśnie, jeszcze tak. Timothy Way'a tutaj. Tak jest, tutaj Gialo, Giallo, Gialo, tak, tutaj, tutaj, Barko, tutaj będę miał Eduarda Mendiego i właśnie jeszcze będę poszłał jednego pomocnika. To są jedyna rzecz, która mi została, tak myślę. Sprawdzi jednego jeszcze pomocnika jakiegoś, więc to jest rzecz, którą myślę, że mamy pierwszy mecz przed więc może, właśnie, resztę rzeczy będę używał w następnym odcinku. Więc wprowadzę jeszcze pewnie takiego właśnie pomocnika jakiegoś, który byłby na ławce, a z Westonem McKinney. Myślę, że najlepiej, żeby to był jakiś taki młody jeszcze zawodnik, bo tutaj mam takiego bardziej doświadczonego, taki młody bardziej pomocnik I myślę, że wtedy będzie skład gotowy I jeśli na przykład nie będzie dobrze, no to w styczniu będę miał, będę miał dalej pewnie około 100 milionów, że potencjalnie coś wzmocnić, więc nie, będę się, więc nie będę się musiał jakoś martwić Jak będzie właśnie źle, to zrobimy bez wzmocnienia, ale myślę, że ten zespół naprawdę powinien sobie dobrze poradzić I ja ta w sumie jeszcze po odcinku poustawiam plany treningowe, poustawiam plan rozwoju Przedłużę kontrakcje z kim trzeba i te wszystkie, aby takie rzeczy zrobię. No i to będzie tyle na dzisiaj. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!